Proszę Państwa, ponieważ niestety jest taka sytuacja, a nie inna zupełnie, tylko jest akurat taka właśnie sytuacja, że pan Łukasz jakby powiedział, czy on może oddalić się, nie w celach jakichś konkretnych, ale po prostu w takich dość poetyckich. Bo to wrażliwy człowiek jest ten pan Łukasz, który tutaj tą narrację między państwem a mną prowadzi. I po prostu jesteśmy w sali w tej chwili, w tym pięknym zameczku, gdzie dają, proszę Państwa, nie tylko śluby, ale i rozwody. I on ma kolegę, który chce się koniecznie chce się rozwieść. A pan Łukasz by mu tłumaczy, że to nie ma sensu, bo to i tak nie ma najmniejszego znaczenia. No i jego w tej chwili nie ma. I proszę Państwa, my ten fakt wykorzystamy, snując opowieści o moim jednym z najukochańszych profesorów, a na pewno tym, który w swojej dydaktyce był wyjątkowo intelektualnie rozwinięty jako erudyta, jako człowiek, który dawał symptom najbardziej tego wysublimowanego humoru. Humoru, który nazywaliśmy to przez wielkie, naprawdę H w sztuce. Profesor Kazimierz Rudzki. I tutaj może zacznę nieskromnie, ale to tylko tak zabrzmi nieskromnie, bo uzasadnienie było. Janka Pietrzaka w kabarecie pod tytułem Pod egidą, dobrze mówię? Tak. Dobrze, bo elita jest we Wrocławiu, dobrze. Pod egidą. W jednym z programów była taka sytuacja, że tak jak ten stolik tutaj powiedzmy jest, było krzesełko i to było poniżej sceny. To było u plastyków przy ulicy Chmielnej w Warszawie i siedział profesor Kazimierz Rudzki i to był taki łącznik między sceną a widownią. On niby komentował, no ale jak ktoś był ze znanych postaci, to oczywiście sugerował, że to jest ten dialog między nim a tą konkretną postacią. I pamiętam, profesor Sandauer przyszedł na ten program i profesor ciągle się do niego odwoływał. Prawda, panie profesorze? No i dalej tam płynęło z estrady jakieś pieśni lub skecze wykonywane głównie przez właśnie Przoniaka czy Piotrka Franczyskiego. I znowu, prawda, panie profesorze? No i ten profesor Sandauer już nie dał rady. A cóż wie pan, prawda, od tych profesorów, tak? Proszę pana, tutaj, że tak powiem, wypytuje. Przecież pan też jest profesorem, prawda? A profesor Rudzki mówi tak, ale ja tylko dlatego, żeby Łazuka mógł być magistrem. No. I to powiedzenie dostało w almanachach, przyjęte dosyć nawet i zabawnie, i jakoś w takiej dobrej, przysłowiowo rzecz biorąc, literackiej narracji umiejscowione w książce pod tytułem Szpetni 40-letni Agnieszki Osieckiej jako pierwsze zdanie. Więc motto jest bardzo takie, powiedziałbym, subiektywne, ale lubił mnie. Tak. Sytuacja była następująca. Mówiąc językiem bardzo takim osobistym, no to partnerowałem profesorowi Kazimierzowi Rudzkiemu jakiejś słynnej, można powiedzieć, sztuka ballada Ilfi Pietrow, autorzy, 12 krzeseł. I on grał Worobianinowa. Wspaniale. Kreacja nad kreacją, bo każdemu się kojarzył, tylko że on jest konferencjer, że jest, powiedzmy sobie, tylko ograniczony do jakichś takich anegdot czy do postaci głównie przez siebie kreowanych, a to była wielka rola. I teraz dlaczego o tym mówię, bo podobno dzwonili do mnie z TVP Kultura, że
chcą puścić jeszcze raz. To było 5 odcinków po półtorej godziny. Także polecam Państwu, mówiąc językiem takim, no już takim bardzo, bardzo osobistym. I proszę Państwa zwrócić uwagę na profesora Kazimierza Rudzkiego. Jeden z najbardziej takich, jak to się mówiło, kiedyś konferansjerów, którzy stwarzał barwę, a nie krępując widowni, to był właśnie on. W programie w Teatrze Syrena, ja wtedy byłem na widowni, bo byłem studentem szkoły teatralnej, gdzie profesor wykładał zresztą. To był taki program pod tytułem To się pokaże. Scenografia była bardzo prosta, aczkolwiek wtedy no, znamienna na tamte czasy, bo to były pierwsze w ogóle kroki telewizji jako takiej. I scenografia był ekran, po prostu ekran. I profesor prowadząc ten program wychodził z tego ekranu i wielki poeta Konstanty Lerfos Gałczyński, pewnie Państwo pamiętacie, napisał właśnie taką piosenkę o Żoliborzu, że tam pada, oni się kochają. Na Żoliborzu są ulice takie śliczne. A oni się kochają i mnie przeszkadza właśnie ta aura. I to wspomniana przez Łukasza w poprzednim odcinku śpiewała, wykonywała raczej powiedzmy, pani Lidia Korsakówna. Ale zapowiedź profesora Rudzkiego była według mnie mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata. Podchodził do końca sceny, już była rampa, później już tylko orkiestron i miał taki charakterystyczny ruch, bardzo często to używał, tak tego robił i mówi: nie będę, proszę Państwa, taił. Mżyło i poszedł. No, to jest dla mnie, to jest bajkowa literatura sceniczna. Skrótów. Nawet wspomniany w pierwszym naszym odcinku Kazio Brusikiewicz zachwycał się. A u komików to nie ma to, że on się z tego drugiego śmieje. Broń Boże. Oni, to, co oni robią, to jest wtedy okej. I wracając właśnie jeszcze, jeżeli pozwoli Łukasz, do naszego pana Brusikiewicza, to on w Szmoncesach partnerował Kazimierzowi Krukowskiemu. Z tym, że Kazimierz Krukowski, jak Państwo wiecie, no, nie był to typ, powiedzmy, tej urody nordyckiej, broń Boże, tylko raczej, zresztą mówił w takim monologu, że poszedł do lekarza, on potrzebował pójść do lekarza, prawda, i ten lekarz jego analizał, prawda, i go zdiagnozował. Mówi: typowy nieżyd. Ja mówię: panie doktorze, a czy pan widział mój profil, proszę pana? Takie żarciki lokalne, ale to było z wielkim poczuciem. Dlaczego o tym mówię? Bo Kaziu partnerował też, mówiąc językiem człowieka, który tam ze stradą miał coś wspólnego, to on bardzo był lapidarnie ujmowany, żeby nie przegadywać tego wszystkiego. Siedzi dwóch Żydów na ławce. Słynne boczkowskiego dyrektora qui pro quo, prawda? Powiedzenie do Tuwima. No i cisza jest. I Tuwim mówi: no dobrze, ale co dalej? A Boczkowski mówi: dalej? Dalej to już pan jest poeta. I to było genialne. Bo siedzi Brusio przebrany za Żyda, a obok Kazimierz Krukowski, jako prawdziwy. Czytają gazetę, tę samą, i Brusio odłożył, westchnął, na co Krukowski: pan mnie to mówi? Takie potęgi, dlaczego? Troszkę odeszedłem od postaci
mojej ukochanej, czyli Kazimierza Rudzkiego, ale już wracamy. Bo w tejże Syrenie, gdzie ten blackout zaistniał, przez 2,5 roku Kazimierz Rudzki był dyrektorem. Dyrektorem teatru Syrena. To jest o tyle ciekawe, że no, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ale jest godzina 18:30 któregoś dnia, a właściwie któregoś wieczoru. I w prologu słynny artysta wodewilowo-rewiowy i nie tylko, pan Stefan Witas jest nieobecny. A jest taka zasada w teatrze, że jako pół godziny przed spektaklem, to albo się odwołuje spektakl, albo dzwoni się po całym mieście, nie tylko, nawet do FBI się dzwoni, co się dzieje, czy odwołać, czy nie. I to był dylemat, bo tego dnia akurat były bardzo ważne postaci na widowni i profesorowi zależało, żeby ten spektakl się odbył. A ten prolog był jeszcze przed kurtyną, czyli przed rozpoczęciem głównego przedstawienia. A to była słynna taka macicza. I był pan, który miał, przy okazji powiem, taki słynny bilet wizytowy, który w środowisku później był bardzo znany. I on się nazywał ten pan Giovanello Original. Jedyny w Polsce imitator krokodyli. Genialny. On był statystą. Zarabiał sobie w filmie, potem nawet w telewizji. Ale tutaj mówi dyrektorku do profesora Rudzkiego. Ja to znam, prawda? Ja uratuję tą sytuację. Poproszę tylko melonik, frak i laseczkę. Dobra. Dostał to. I proszę państwa, zaczyna się, bez próby, bez tego, no ale orkiestra wspaniała pod batutą taty Agnieszki Osieckiej, czyli pana Wiktora Osieckiego. Świetny muzyk, jeszcze sprzed wojny, w Adrii grał przecież petersburski i tego, słynna orkiestra, wszystko wspaniale i ten wychodzi, ten Giovanello Original. I stąd ta laseczka, tej hiszpańskiej syn krainy, rzekł do dziewczyny, rzekł do niej tymi słowy, parira, tajra, parira, rururida, tatidida, tajra, tarurururu, tajra, tatirarara. 67 zwrotek na parirururu, rajra. Rudzki za kulisami gryzie ze śmiechu i z rozpaczy te sznury od kurtyny. No bo co miał zrobić biedny? I ten na końcu jeszcze choreografia mu się przypomniała, temu Giovanellowi Originalowi. I miał choreografię i laseczka była z takiej trzciny tej. Lekko tak i chciał to złapać. Nie złapał tej laseczki i ona poszła do orkiestronu. I na siwą głowę, taką jak Toscanini miał, prawda, tego biegnego Osieckiego jeszcze ta laseczka spadła, a on podchodzi na kulisy do profesora Rudzkiego, mówi, no co dyrektorku, uratowałem. No i to tak, takie było właśnie to, opowieści, jak to mówią, Hoffmana, można by rzec. Proszę państwa, o profesorze Rudzkim szkoda, nie. Powstała książka i to napisał jego bardzo bliski, osobisty przyjaciel, wielki twórca teatru, pan Erwin Axel. Bo pan Erwin Axel, będąc w mieście Łodzi i tam był pierwsza Syrena Teatr i był Michał Melina i Michał Melina i Kazimierz Rudzki namówili go, żeby powstał teatr współczesny, który do dziś na szczęście całe szczęście egzystuje. Także o profesorze Rudzkim jest też książka, którą państwu serdecznie polecam. I jeszcze wracając do tego Giovanello Original, to też mi opowiadał profesor,
że była sytuacja, Jurek Gruza robił taki tego Labisza sztukę dla teatru telewizji, ale robił filmowo to. I nazywała się Słomkowy kapelusz. I tam jedno z wiodących takich postaci dość, Mera grał. Profesor Lucy grał Mera. Myśmy też tam występowali, ale ponieważ to było filmowo, to te, mijaliśmy się. No i ten Giovanelli oryginał też tam dał przepał, taki lekki, że no, jakby to państwu powiedzieć, lubił wypić i niekoniecznie takie płyny, jakby to powiedzieć państwu, pochodzenia mlecznego. Nie tylko w każdym razie. No więc krótko mówiąc, tam sytuacja taka, że już drugi dzień zdjęciowy, a on podchodzi do Jurka Gruzy, reżysera, i mówi, on taki tenorek miał, proszę pana, mnie bardzo zależy, bo rodzina będzie oglądała, proszę pana, żeby pan jednak mnie pokazał na planie, prawda. A on by miał taki rodzaj tam, że ten orszak ślubny. Orszak ślubny tam przechodził, on tam miał w tym orszaku. Na co Jurek mówi, proszę pana, ja tego nie mogę zrobić, nie puszczę pana, bo pan jest pijany. No, sytuacja się tutaj zrobiła nieomal dramatyczna w tej farsie. Podszedł do aktorów tam z boku stojących i mówi, proszę panów, cóż to jest, prawda, za reżyser, prawda? On do mnie mówi, pan jest pijany. Cóż to jest, proszę panów, za uwaga? Przecież mnie to do roli nic nie wnosi, proszę panów. No i takie miałem tam różne skojarzenia. Do czego zmierzam, że dużo jest aktorów i teraz ja obserwuję młodych, zdolnych, bardzo niektórych nawet zdolnych, ale strasznie mało jest, według mnie, tak zwanych postaci, którzy są przy okazji tego wszystkiego. To, co mawiał wielki Leon Schiller, prawda, mówi, panowie, jak się uda, to przenoście z bufetu atmosferę na scenę. To znaczy, jest ich bardzo mało, takich właśnie jak Brusikiewicz, Prudkowski, Kazimierz Rudzki. Ale bądźmy cierpliwi i tak jak powiedziałem na początku, od czasu do czasu jest zima. Raz na rok albo i dwa. Nie narzekajmy na klimat i bierzmy, co los nam da.